Każdy, kto przychodzi w to miejsce, wie, czego można się spodziewać. Nie jest to blok człowieka, który za każdym razem, gdy jest problem, nie widzi problemu. Albo z sobie tylko wiadomych przyczyn, w imię jakiejś fałszywej korporacyjnej jedności, zagłaskuje rzeczywistość, aby ukryć jej szpetotę. Dziś pierwszy tego typu program, w którym pomówimy trochę o ludziach, którzy myślą, że wierzą. I myślą. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o ideach, kościele i sprawach wiary. Czuwaj w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia. Od 4 tygodni nie mogę wyleczyć się z jakiegoś paskudnego choróbska. Kaszlę, prycham, kicham i cały czas jestem osłabiony. Nie udało mi się więc po raz pierwszy osiągnąć zakładanego celu, czyli dotrzeć do 30 tysięcy subskrypcji. Ale nie jest źle. Zabrakło nam zaledwie niecałych 3 tysięcy, co szybko oczywiście nadrobimy. Tymczasem jestem wdzięczny każdemu z was, że tu jesteście, no i w dobie chorych ludzi, których jest coraz więcej w przestrzeni internetu, chcecie posłuchać o sprawach naprawdę istotnych. Zresztą przedział wiekowy, do którego docieramy, czyli pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, to 15%. Bardzo dużo. Dzięki za wszystkie wpłaty, które przekazujecie na rozwój naszego kanału, kanału Marek Miśko Czuwaj. Jeżeli chcecie, aby kolejne programy mogły powstawać i to, co tutaj robimy, jest dla was ważne i cenne, informacje o tym, jak nas wesprzeć, znajdziecie w opisie filmu i pierwszym komentarzu. Można nam postawić kawę poprzez serwis Buy Cafe lub zostać patronem w serwisie zrzutka.pl. Do tego zachęcam. Tymczasem zaczynamy. Jak postrzegam swoje zadanie, prezentując publikowane tutaj treści? Chcę pouczać, wskazywać, określać, dawać przykład? Jestem ostatnim, z którego ktokolwiek powinien brać przykład. Projekt ten i program, którego właśnie wysłuchujesz, ma zgoła odmienne cele, a są ich 3. Tak jak 3 są grupy odbiorców, dla których miejsce to tworzę. Po pierwsze, jest to przestrzeń dla każdego katolika. Świeckiego i duchownego, który podobnie tak jak ja nie zamierza składać broni. Dla tych, którzy nie akceptują pluszowego kościoła pod wezwaniem świętego spokoju na wzgórzach ludzkich wyobrażeń. Kościół nie jest od żadnych wyobrażeń. On jest. Dla tych, którzy uważają, że zbawienie jest tylko w Chrystusie, a Chrystus jest obecny wyłącznie w swoim kościele, a tym kościołem jest Kościół katolicki ze swoją niezmienną doktryną. Dla tych, którzy uważają, że papież nie jest od wprowadzania zmian w doktrynie, ale od pilnowania, aby była ona niezmienna. Dla tych, którzy nie boją się tego mówić. Bez względu na to, czy okręt kościoła jest prowadzony ku spokojnemu morzu, czy sunie w sam środek sztormu. Pamiętacie? Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im odrzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Nie ma znaczenia, czy słuchasz tych słów siedząc samotnie w domu, z rodziną przy kolacji, czy jako kapłan wraz z innymi księżmi w swojej wspólnocie. To miejsce jest dla ludzi, którym zależy i którzy postawili sobie za cel wytrwać, choć łatwo nie jest. W czym wytrwać? W kościele, w wierze, w rodzinie, w małżeństwie, w kapłaństwie, w zakonie. Po drugie, są tu zawsze otwarte drzwi dla wszystkich, którzy z tego czy innego powodu stracili zaufanie do Kościoła. Chciałbym poprzez wyrazistość swojego przekazu, a nie jakieś tam miałkie i mało konkretne gadanie, zachęcić was do tego, abyście nie odchodzili zbyt daleko. Nie przejmujcie się. Wewnętrzna walka, bunt, utrata wiary są naturalnymi ludzkimi odruchami. Gdy człowiek za pomocą intelektu nie jest w stanie objąć skali zepsucia, które widzi w hierarchicznej instytucji Kościoła, to się buntuje. Tym bardziej, że niewielu stara się nam to wytłumaczyć. Buntujcie się, bo to oznaka tego, że myślicie. Ale nie odchodźcie za daleko. Zawsze na taką odległość, abyście zdążyli wrócić. Święty Augustyn na przykład był rozpustnikiem, ale przez to, że daleko nie odszedł, jest dziś tam, gdzie miejsce każdego człowieka. Bo każdy z nas jest powołany do świętości. No i po trzecie, mile widziani są tutaj wszyscy rodacy, którzy nie wierzą, a przychodzą z ciekawości zainteresowani naszymi sobotnimi audycjami o polityce i społeczeństwie, również o godzinie 19. Te audycje cechuje zawsze żółty znaczek.
Ci, którzy wykazują się dobrą wolą i chcieliby spojrzeć na Kościół Święty oczyma prostego człowieka, któremu Bóg dał język nie po to, aby milczał i upiększał rzeczywistość, ale po to, aby ujadał wokół obejścia, czyli tam, gdzie go postawiono, by warował. I tak ja odczuwam swoją misję. Dziękuję wam, że nie jesteście zamknięci. Nie będzie natomiast miejsca na obrażanie Boga i wygłaszanie antypolskich tez przez ludzi tak sfrustrowanych, że gdy własna rodzina nie chce słuchać już tego, co mają do powiedzenia, to przychodzą tutaj, aby w komentarzach dać upust swojej prymitywnej mowie, obrażając inteligencję nas wszystkich. Możecie liczyć na modlitwę, ale nie na akceptację takich zachowań. Nie jest też tak, że zawsze będzie tutaj miło, bo miłość nie zawsze oznacza, że jest miło. Czasem trzeba powiedzieć coś bardziej dosadnie. A to przyjemne zazwyczaj nie jest. Kilka dni temu zamanifestowała swoją obecność na naszym kanale nieliczna, ale jednak garstka ludzi, którzy wszem i wobec mówią o swym przywiązaniu do katolickiej tradycji. Lecz jak wielu z nas zdążyło się przekonać po ich komentarzach, nie zamierzają jej służyć. Chcą, aby to ona służyła im, aby schlebiała ich próżności. Myślicie, że sekciarstwo zagraża wyłącznie ludziom znajdującym się poza Kościołem? Przeciwnie. Ono dotyka do żywego właśnie tę rzeczywistość, a najbardziej tradycyjną. Objawienia prywatne, doszukiwanie się znaków końca świata, sensacyjnych doniesień z przekazów nieakceptowanych przez Kościół wizjonerów, oblepianie się błyskotkami i interpretacja Pisma Świętego według własnego widzimisię. Znałem kiedyś pewną bogobojną kobietę, która w swoim przekonaniu tak bardzo kochała Boga, że za każdym razem, gdy miłość tę chciała wyrażać, zapominała przy okazji o swoich obowiązkach stanu. Tak gorliwie się modliła, że szybko przestała być żoną, raniąc i zaniedbując swojego męża. Natomiast medytacje i czytanie religijnych książek zawsze były ważniejsze niż dom, dzieci i wnuki. Potrafiła trzaskać drzwiami od konfesjonału i furczeć na księdza, gdy zwracał jej uwagę, że postawa taka Bogu miła być nie może. Czytała dużo, modliła się wiele, ale mądrości nie było w niej żadnej. Wielu z nas spotyka podobne postawy w swoich wspólnotach. Mnie najbardziej martwi, że są one obecne również w środowisku świadomym, jakby się wydawało, w grupach tradycji. Nie wolno takich ludzi odrzucać, ale również nie wolno też pozwalać na to, aby uzurpowały sobie one prawo do reprezentowania całego środowiska. W jednej z kaplictw Bractwa Świętego Piusa X podczas różańca mężczyzna prowadzący modlitwę wypowiedział wezwanie: „Czcigodny sługo Boży arcybiskupie Lefebvre, módl się za nami”. Kapłan zareagował natychmiast, łagodnie, ale stanowczo. Chociaż sam arcybiskup jest przeze mnie i wielu odczytywany jako postać, która wykazała się heroiczną postawą w czasie próby, to z tego co się orientuję, nie promulgowano wobec ekscelencji jeszcze dekretu o heroiczności cnót, co jest konieczne, aby mógł być nazywany Venerabilis Dei Servus, czyli czcigodnym sługą Bożym. I to Kościół nadaje taki tytuł, a nie pan Józek z pierwszej ławki, któremu się wydaje, że robi dobrze. W Bractwie kwestie te są rozwiązywane króciutko. Każdy zalążek sekciarstwa gaszony jest w zarodku. W duszpasterstwach tradycji bywa różnie i zależy od twardej ręki kapłana. Ale to tutaj widać jak na dłoni, jak wiele doktrynalnego zła, zamieszania, no i niestety spustoszenia w katolickich głowach spowodowały lata pompowanego w nas modernizmu i błędnej, bardzo często błędnej katechezy. W walce o tradycję, o czym przekonałem się na własnej skórze, wcale nie chodzi wyłącznie o koronki, rubryki i lex orandi, lex credendi, czy walkę o starą mszę, która oczywiście jest szczytem, ale o zachowanie zdrowego, niezmienionego w żadnym stopniu depozytu przekazanej nam wiary. Bez żadnego wydaje mi się, który to wydaje misizm coraz częściej obserwuje wśród katolików o tradycyjnym spojrzeniu na świat. Nie jest to wprawdzie wielka skala, ale jest i trzeba z tym walczyć. No dobrze, ale do rzeczy. Wszystko zaczęło się od trupiej czachy. Występuję w takiej koszulce w każdym sobotnim programie. Należy ona do moich ulubionych i mam już ją kilka ładnych lat. Część widzów zaczęła pytać. Po wyjaśnieniu podziękowali i przyznali rację. Działo się tak w 98% przypadków. Pozostałe 2% śmiertelnie wręcz się obraziło. Nomen omen. No i nie przyjmowali do siebie żadnej argumentacji. Co to za koszulka? Czy pan ma ojca za diabła? Pisała Halina. Pan jest chrześcijaninem? A tu takie diabelstwo? Dodał prawdziwy katolik. Trupie czachy jak u SS-mana.
wdał się również w dyskusję mężczyzna o niku Polak z Polski. I cały szereg impertynencji wygłaszanych z pozycji wszechwiedzących. Cóż, ale niewiele, jak się okazuje, rozumiejących. I proszę mi wierzyć, że nie ma problemu, gdy chodzi o to, że ktoś nie wie, pyta i zdobywa wiedzę. Sam robię to wielokrotnie. Problem pojawia się wtedy, gdy nie chce wiedzieć, bo do szczęścia wystarczy mu jedynie własne wyobrażenie wiary. Rozczaruję takie osoby. Wyobrażenie nie jest wiarą. Piszę więc i wyjaśniam. Przedstawiam w nadziei zrozumienia całą genezę. Masę odniesień do charakteru patriotycznego tej koszulki. Do symbolu, który przecież jest w pełni chrześcijański. No i związany z naszą chrześcijańską spuścizną. Nic. Wszystko jak krew w piach. Bo SS-mani, bo diabeł, bo się nie podoba, bo się nie zgadza, bo nie będzie oglądał, bo się zawiódł, bo wprawdzie jest katolikiem, ale woli jak jest pogodnie. Na Golgocie nie było wcale pogodnie. W końcu pewien ksiądz napisał, abym dał już spokój, bo od walenia głową w beton rozumu niektórym nie przybędzie. Gryzło mnie to jednak i gdy już miałem odpuścić, powiedziałem nie. Trzeba sprawę wyjaśnić do końca. Dlatego zaczynamy. Krótko o patriotycznym charakterze symbolu na koszulce. Widnieje na niej symbol polskiego wojska, huzarów śmierci, pogromców bolszewików z 1920 roku. Mówi się, że gdy Swołocz podejmowała tylko wiedzę, że w okolicy działają panowie spod tego znaku, to brała konie na plecy i uciekała w kierunku Syberii. Podobną symboliką obnosili się również żołnierze wyklęci oraz ochotnicza sprzymierzona armia generała Stanisława Bułak-Bałachowicza pod dowództwem tegoż właśnie pana generała Bułak-Bałachowicza. Robienie więc zarzutu Polakowi, że nosi na sobie symbole mające ponad 100 lat, symbole polskiego wojska walczącego z bolszewikami, pasuje raczej Niemcom albo Ruskim, a nie Polakom, prawda? No i później pojawia się kolejny argument, bo mam takie skojarzenia z niemieckim żelaznym krzyżem. Cóż, no każdemu kojarzy się to z tym, z czym się kojarzy. Mi z polskim wojskiem, a nie niemieckim. Zdania więc nie zamierzam zmieniać i nie zmienię. No dobrze, panie Marku, ale to takie brzydkie, niekatolickie. Ja wolę katolicyzm pełen nadziei, a nie śmierci. No właśnie. Ja wolę. Wolę to, wolę tamto, jestem katolikiem, ale... W katolicyzmie nie ma żadnego ale oraz nie ma żadnego wolę. Czy jest jakiś konflikt pomiędzy wiarą a symboliką śmierci? Absolutnie nie. Nie tylko nie ma konfliktu, ale jest pełna zgodność i dopełnienie. Katolicyzm od zawsze i na zawsze jest związany z symboliką śmierci. Miejsce, na którym dokonała się zbawcza męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, nazywało się miejscem czaszki. Znamy wszyscy. Następnie wyprowadzili go, aby ukrzyżować. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Dla nas nie jest to miejsce związane ze złem, ale z ofiarą, a ofiara to śmierć i życie zarazem. Czy najbardziej zacietrzewieni, oponujący, słyszeli o czymś takim jak eschatologia? Przecież jest to doktryna katolicka. Stanowi ona jeden z najważniejszych elementów dogmatyki kościelnej. Dotyczy ona ostatecznego przeznaczenia człowieka. Postawy człowieka wobec śmierci, wobec końca świata, czyli w naszym rozumieniu wobec paruzji i sądu ostatecznego. Musimy jako katolicy nieustannie się rozwijać i zdobywać wiedzę. Nie ma niczego złego w tej symbolice. Nie tylko jest ona patriotyczna, ale zawsze związana z Kościołem. Oczywiście zależy, w jakim celu się jej używa, ale przecież każdą, nawet najpiękniejszą rzecz można wykorzystać w niezgodzie z jej przeznaczeniem. Jeżeli ktoś bierze więc czachę i wykorzystuje dla kultu satanistycznego, to jest chyba coś innego niż jak bierze czaszkę do ręki niczym święty Franciszek i medytuje nad przemijaniem i kruchością życia. Posłuchajcie tego. Mimo iż czaszki prezentują się makabrycznie, nie powstały wcale po to, aby nas przerazić albo odwoływać się do szatana. Są motywami wanitatywnymi, symbolizującymi przemijanie, kruchość życia i zaszczytów. W tej symbolice kryje się przestroga przed koncentrowaniem się na sprawach materialnych i zarazem zachęta do skierowania spojrzenia ku temu, co wieczne i nieuniknione. Księga Koheleta już w pierwszych wersach przekonuje, że to, co doczesne, jest marnością w przeciwieństwie do tego, co wieczne. Od łacińskiego słowa vanitas, oznaczającego marność, pochodzi właśnie określenie symboli wskazujących w sztuce na kruchość ziemskiego życia
oraz przemijalność zdolności, urzędów i bogactw. Sztuka obfituje w rozmaite symbole wanitatywne, a wśród nich popularne czaszki, piszczele i kościotrupy. Pisze pani Justyna Sprutta, doktor nauk humanistycznych historii o specjalizacji historii sztuki oraz doktor nauk teologicznych z zakresu teologii dogmatycznej o specjalizacji teologia ikony. Skoro czaszka to diabelstwo, to czym w ocenie opornej mniejszości jest to? Albo to? Czy wiedzą państwo, czym jest to? Oraz to? I to? Albo tutaj, proszę zobaczyć, jaka piękna dalmatyka. Tak, tak jest. Wszystko, co tutaj widzicie, są to ornaty rzymskie używane przez kapłanów katolickich. I cóż na nich widzimy? Czachy. Nawet czasami brzydsze niż te, które miałem na koszulce. Śmierć. Piszczele. Kości. Czy kapłan zakładający taki ornat idzie do czarnej mszy? Nie. Do mszy katolickiej. Mszy requiem. Czy on czci szatana? Czy jemu też zwrócilibyście uwagę, że służy złemu? Idźmy dalej. Oto figura świętego Franciszka. Czy święty Franciszek ma w rękach wiadro? Nie. Jest to czaszka. A oto święty Franciszek medytujący na obrazie El Greco. A to święty Hieronim według pędzla Michelangelo Caravaggio. Wszystkim, którzy swoje wyobrażenia katolicyzmu przekładają ponad prawdę o naszej wierze, przypomnę też, że tym różnimy się m.in. od protestantów, że czcimy relikwie świętych. Tak się natomiast składa, że są nimi najczęściej fragmenty ludzkich szczątków, kości, a nawet czaszki. Oto relikwia świętego Piotra z Werony. Tak jest, jest to ludzka czaszka. Piotr z Werony był jednym z pierwszych dominikańskich inkwizytorów. Został brutalnie zamordowany w 1252 roku przez heretyków katarskich. Pełnił czynną publiczną posługę kapłańską w północnych i centralnych Włoszech przez niemal 30 lat i był jednym z najbardziej poruszających kaznodziejów epoki. Po męczeństwie zaś stał się najszybciej kanonizowanym świętym w dziejach. Na tym zdjęciu widzimy natomiast polichromię ścienną człowieka z odciętą głową. Czy to nie jest przerażające? To święty Dionizy, który na domiar złego trzyma ją w swoich dłoniach. Znajdziemy tę polichromię w parafii świętego Idziego w Giebultowie w diecezji krakowskiej. No i na koniec prawdziwy wstrząs. Rzym, kaplica czaszek braci kapucynów. A oto czaszki ludzkie w kaplicy świętego Mikołaja w Hallstatt. Przed nami Czechy, kaplica czaszek w Kutnej Chorze. I Polska, kaplica czaszek w Czeremnej w Kudowie Zdroju. Przybywa wyświetleń, przybywa też patronów, zaczną więc się pojawiać nowe treści i programy, do czego szykujemy się wraz z zespołem z całą mocą. Zakupiliśmy już niezbędny sprzęt, zostało jeszcze tylko kilka rzeczy. Bardzo dziękujemy każdemu, kto swoją wpłatą, mniejszą lub większą, przyczynia się do powstania naszych audycji. Mówię naszych, bo uważam je za nasze, moje i twoje, wspólne dzieło. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem naszego projektu i chcecie, aby treści patriotyczne i katolickie mogły się ukazywać na kanale Marek Miśko Czuwaj regularnie, informacje o tym, jak nas wesprzeć, znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Możesz na przykład postawić nam kawę lub zostać patronem przez serwis zrzutka.pl. Za wszystkie dokonane już wpłaty serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. To wszystko, co przed chwilą widzieliśmy, chociaż może porażać, jest trwale związane z katolicyzmem i mówienie w przypadku wiary ja wolę nie jest wiarą, ale jakimś wyobrażeniem, a wyobrażenie nie jest wiarą. Nie ma niczego złego w symbolice śmierci, która zastosowana jako przestroga sygnalizująca kruchość naszego życia ma nas wieść ku myśli, że wszystko na ziemi przeminie, że nie mamy gonić za modami, pieniędzmi, władzą, bo prawdziwy skarb jest w niebie. Zresztą zobaczcie raz jeszcze na ten ornat. Zobaczcie, co jest u jego dołu. Symbole władzy papieskiej, monarszej, biskupiej.
symbole zwykłego człowieka. Niczego stąd ze sobą nie zabierzemy. A co do tych, którzy zarzucali mi w swej niewiedzy złe intencje i nadal pomimo przedstawianych tutaj przeze mnie dowodów tkwią w swym nowinkarstwie. Znam takich. Nie chcą oni kościoła, ale swojej wizji kościoła. Budują wspólnotę własnych wyobrażeń, dodając sobie animuszu tym, że w ich ocenie każdy z nich jest bardziej bogobojny niż wszyscy dookoła. Jeżeli wrogowie tradycji wykorzystują przeciwko niej jakieś argumenty, to są one bardzo często cechami charakteru takich właśnie ludzi. Niestety. Marek Miśko, czuwaj katoliku w niedzielę. Memento homo. Mori.